ta Tacamaha tutaj. O! Savis. Co tam, Kastek? Mogę zadać sobie pytanie? Możesz, zawsze chętnie, ale wiesz, że jak mi zadasz pytanie, to ludzie powiedzą, że cały program jest ustawiony, że to są przypadkowi ludzie, że ten Wietnamczyk, Chińczyk i wszyscy inni to po prostu im płaci, że to żeby opowiadali. No tak jest. A, no to dawaj. Jemu też płacę. Ile dostałeś? Troszkę. 200 za odcinek. On tak specjalnie przyjechał, my wiedzieliśmy, że o tej godzinie przyjedzie. Ciekawsze są kopulatki 22 lipca. Święto Polski Ludowej, a w kościele rzymskokatolickim święto świętej Magdaleny, patronki prostytutek. Jak mawiał starszy pan, nadeszło właśnie święto zwane kopulatkami. Czy Polacy w ogóle je kojarzą? Czy tak jak ja nie mieli o nim zielonego pojęcia? Zaraz się przekonamy. Tak jak zwykle zresztą. W każdym odcinku się przekonujemy o czymś. Że Polacy nie gęsi swój język mają. Czy wiedzą panie, jakie święto obchodzimy 22 lipca? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Panie, jak pani myśli? Panie za dupę? Nie mam pojęcia. Jakieś święto? To 22 lipca to było święto narodowe. Dzień opatrzenia mężczyzn. Małego członka. Zgadzam się. To jakieś komunistyczne święto. Wiem dlatego, że mieszkałem na ulicy tuż obok 22 lipca. Jest to święto, które nazywa się kopulatki. Kopulujących pszczół. Ludzi. Którzy co robią? Będziemy wszyscy wychodzić na ulicę, rozbierać się i kopulować. Kogo pani by chciała kopulować w to święto? Ja chcę Chrisa Browna. Chrisa Browna? Tak, Chrisa Browna. A widzę, że widziała pani to zdjęcie. Tak, widziałam. Jezu. Czy wiedzą pani, kto jest patronką tego święta? Święta Weronika. Święta Antonina. Święta Magdalena. Kim jest Święta Magdalena? Wyski, to nie wiem. Ja też. Nie mam pojęcia. Była prostytutką. To ja jeszcze raz zadam pytanie. Pani wie, że była prostytutką. Ale ja powiem jeszcze raz, zadam pytanie. Kim była Święta Magdalena? Prostytutką. A chce pani być? Nie. Nie, pani się nie zastanawiała? Nie. Ale tak pani przymierała głodem? Nie. Tak. Nie, ciało nie może być na sprawie. Ona mi mówiła, zwierzała mi się, że chciała. Jak to możliwe, że Święta Magdalena została, która była prostytutką, została świętą? Jak to możliwe? Tak, bo prostytucja jest zła, jak wszyscy wiemy. Masz jakiś pomysł? Urodziła Jezusa, nie wracaj. Ta Magdalena urodziła Jezusa, widzicie? A ile by pani brała? Za godzinę. Zależy. Czego? Na przykład ja bym chciał. Ile pani wzięła ode mnie? By panu nie dało nawet. No ale dałbym 1000 złotych za godzinę. Za godzinę? Za 5 minut chyba. Za 5 minut? Nie no, ja bym musiał wszystkie od lata odpracować swoje. Panie facetów? Nie. Prawie. Znaczy nie, na razie nie. To znaczy prawie mieć faceta? Jak wygląda tak sytuacja, prawie mieć faceta? Ojeju, niech... Pani powie. No pani powie, co to znaczy prawie mieć facet. To jest skomplikowane. Ważne. No w sensie, że nie do końca. Nie wie się dokładnie. A na Facebooku jak to się ustawia? Że prawie w związku? Nie, jestem, że jestem w małżeństwie, ale... Pani jest w małżeństwie, pewnie z koleżanką sobie zaznaczyła pani. Nie z tą, ale... Pani mnie polubią na Facebooku, Konstanty Kwas. Konstanty Kwas. Ja już sobie zapiszę. Pani sobie zapisze. Pijane są. Nie, ja nie piję. Narąbały się. To robi polska młodzież w wakacje. Przychodzi, idzie do Hard Rock Cafe i pije. Jak na nazwisko. Tu nie udziela wywiadu głupim prezenterom. Kwas. Kwas? Kwas. Co w tym śmiesznego? Dobrze, to ostatnie pytanie. Co robimy w kopulatki? Obnażamy się. Dobra, stoimy przy drodze. Ja nie wiem. Tak, stoimy obaje przy drodze. Przy jakiej drodze będą państwo w to święto? Tu, w tym miejscu. Emilii Plater? Dobrze, jeżeli państwo chcą poznać te panie przemiłe, to na Emilii Plater w to święto. Jak często golisz klatę? No. Chyba muszę do ciebie wpaść, bo ostatnio dużo czasu minęło. Cii.
Przepraszam, muszę odebrać. Cześć, mamo, właśnie przeprowadzam wywiad. Ja przeprowadzam wywiad. Pani udziela wywiadu. Udzielam właśnie wywiadu i nie mogę teraz rozmawiać. Proszę pozdrowić ode mnie.